Showem ludziska! Z tej strony Staszek, a my gramy dalej. One hour, one life, this life. Will it be short very much? <grym> Zginąłem! Jak tylko się pojawiłem, ponieważ pojawiłem się nagle gdzieś, gdzie matka od razu mi porzuciła. Sprawdźmy, czy w następnym, w następnym życiu będziemy mieli łatwiej. Więc właśnie, dzisiaj będę miał dla Was kilka przemyśleń. A dzień dobry. O, tym razem matka o mnie dba. Wylądowaliśmy w kolejnej wiosce, która, no widzę, że nie do końca jakoś jest mocno rozwinięta, więc może, może jak poćwiczymy, popróbujemy trochę poszukać odpowiednich miejsc, czyli respawnować się wiele razy, to może trafimy na jakieś fajne miejsce. Hi kid! O, wita się z nami, jest taka bardzo rodzicielska. Hi! No dobra, więc moi drodzy, moje przemyślenia na temat tej gry. Bo, trochę sobie kilka, kilka żyć wczoraj, zanim nagrałem dla Was drugi odcinek, przeżyłem. Kilka żyć przeżyłem. No tak. Kilka wcieleń. Więc, przede wszystkim, nie powinniście nastawać do gry tak jak na przykład do Don't Starwa. My tutaj, w ciągu jednego lifetime'a, nie jesteśmy w stanie zrobić wiele. Po prostu widzę, że tu ktoś umarł chyba i miał dużo fajnych rzeczy. Nie jesteśmy w stanie zrobić wiele. Natomiast każda rozgrywka nauczy nas czegoś na pewno nowego. Aż do momentu, kiedy poznamy już wszystkie tajniki danego segmentu w historii cywilizacji, i wtedy już nie za bardzo jesteśmy w stanie zrobić coś więcej. Na to trzeba uważać. Food! Tutaj. Tutaj jedzenie. Dziękuję. Bo raz trafiłem na, na taką fajną w sumie mini rodzinę, że do samego końca, dopóki babcia nie umarła, była wsparciem, tak? Ale nie zawsze tak się trafia. Poza tym, no właśnie, kobieta potrafi wypuść naprawdę dużo dzieci. Jak nie będzie ogarniała co tu się dzieje, to za chwilę ja skonam, ponieważ... Ponieważ... Ponieważ właśnie. Zaraz, zaraz, zaraz będzie po mnie. Food! Food! Tutaj! Tu jest twój głodny syn! Tu jest twój głodny syn! OMG. O! A jednak żyje. Ej, jakiś lag. Ha. To dziwne było. That was bad. <laughs> no co ty nie powiesz. No więc właśnie, moi drodzy. E, więc tutaj nie można się nastawiać na to, że nagle wszystko pójdzie nam ekstra super. I nie możemy nastawiać na to, że będziemy robić niesamowite przełomy i będziemy tutaj krawcić niesamowicie, no, niesamowicie mocno. Bo tutaj teoretycznie nie będziemy dużo krawcić. Poza tym, gdzie jest moja matka? Nie wiem, gdzie, gdzie moja matka uciekła. Była, zabrała dziecko, zniknęła. Gdzieś się wywaliło, jakiś lak był jeszcze na łączu. I to byłoby tyle. Także, przede wszystkim... O, a teraz w ogóle pojawiłem się w jakimś pustym miejscu. Bez żadnej matki. Okej, okay, świetnie. Więc sami widzicie, że trzeba kilka iteracji przejść życia. Na szczęście plusem jest na pewno to, że na początku bardzo szybko możemy ocenić, czy to miejsce, w którym się tyle nam się podoba. Jeśli nie, to po prostu możemy pobiegać, dać po prostu, się, da dać po prostu sobie umrzeć, i za chwilę pojawimy się gdzie indziej. Może uda mi się trafić w ten sposób na jakieś fajne otoczenie, które pozwoli mi trochę więcej wam pokazać. O! No i znowu mamy jakąś biedną matkę, która chyba tak średnio. Co? Nakempis? What? Nie mam pojęcia, co do mnie mówisz? Nie znam tego języka, ja w ogóle do ciebie tylko mogę bibu-babu powiedzieć. Dobra, nie podoba mi się w ogóle. A ja uciekam od swojej matki. Ja czasami widziałem, że dzieciaki uciekały od matek, i już teraz zrozumiem dlaczego. Chociaż nie chciały brać udziału w tak. O, dzień dobry. O, jest wilk. To jest wilk? Jesteś głodny? Pier, najpierw zginę ze, star, ze starvation, tak, niestety z głodu umarłem, wilk mnie nie dopadł, więc no, czasami można rzeczywiście, już nie dziwię się, że uciekali od matek, po prostu chcieli się zrespić w jakimś fajnym miejscu, a no, tutaj chwilowo, jak widzicie sami, respię się wśród matek, które są kompletnie w dziczy. No tutaj mamy jakieś szanse na przeżycie, ale matka mnie znowu olała. Hej, mamo, nie chcesz mnie przygarnąć, nie? Więc yy, zanim rozpoczniemy grę na dobre, to trochę czasu minie. Przety, przede wszystkim musimy. Matka musi nas wykarmić. Musimy przeżyć ten początkowy status, zanim. właśnie, zanim, zanim po prostu będziemy w stanie cokolwiek robić, bo wiadomo, że z czasem zwiększa nam się też poziom HP. E, z, jakby. Ale w ogóle, a propos tego poziomu, wydaje mi się, że trochę za szybko tracimy, e, za szybko stajemy się głodni. Witaj mamo, która jest porzucona znowu na środku niczego. E, Wydaje mi się, że za szybko głodniemy. Wiadomo, jak się nie ruszamy, a tym bardziej, jeżeli stoimy przy. Mm, przy czym? Przy ognisku. Co zauważyłem po komentarzach i zauważyłem też wśród graczy, że jest, że rzeczywiście tak gracze robią. To wtedy tracimy tego. O wiele wolniej tracimy. Znaczy, o wiele wolniej stajemy się głodni, tak? A tutaj naprawdę bieganie, latanie. No to rzeczywiście bardzo mocno nas męczy. Tutaj mama widzę, że. O, niedźwiedź i wilk. Wystarczy, że. Wystarczy, że na nas staną, stanie ten wilk albo ten niedźwiedź. I tak właśnie kończą się moje, moja historia. Także jak widzicie, nie mam w ogóle szczęścia na początku na złapanie ani miejsca, ani matki, która jest w stanie zadbać o mnie. Halo, blondy. No dobra, ale znowu jest miejsce, zobaczcie, w którym. O, pingwiny są! Pingwiny! What? Pingwiny na sawannie? Foki na sawannie? Tu gdzieś musi być śnieżny biom, bo to one tam się spawnują. Dobra, mamo, zostaw mnie w spokoju, ja ciebie nie chcę znać, do widzenia. Cześć, wilku, słuchaj, jesteś głodny może? Wilk, który nie chce zjeść bobasa, to jest dobre. Więc moi drodzy, ja to popróbuję trochę i zobaczymy, czy uda nam się trafić do jakiejś cywilizacji, chociaż w mikroskopijnym stopniu rokującej na przyszłość. Chcesz mnie przygarnąć, kozo? Za późno. Okej, okay, moi drodzy, teraz zespałnowałem się i od razu ze mną zespałnowało się dziecko. Jakoś dzisiaj, w tej godzinie, w której nagrywam, bardzo ciężko jest ogarnąć, co tu się dzieje. Ej, młody, ale wiesz co? Mamy trochę przez ponieważ ja cię mogę karmić, tylko że ja kompletnie nie wiem, gdzie jesteśmy. Jesteśmy poszuceni, na środku. Na środku niczego. Jeszcze nie zdążyłem się sam pojawić jako dorosła osoba, już. No do tego jeszcze od razu. Od razu wyskoczył mi mały dzieciak. Także to jest interesujące, zupełnie inny start, widzicie. Chociaż, no mówię, jesteśmy w środku niczego znowu. Nie ma tu żadnej wioski. Jeżeli byśmy poszukali, to może byśmy znaleźli. Ten świat jest gigantyczny, więc dużym minusem na pewno dla niektórych graczy będzie to, że my będziemy się respić setki, dziesiątki, może razy, może nie setki, no ale może rzeczywiście trafione, że i setki, w miejscu, który kompletnie jakby no nie, ma, nie ma szans, żebyśmy to przeżyli, tak? Więc będzie trzeba męczyć się, męczyć się, męczyć się, respić się, aż do momentu, kiedy rzeczywiście znajdziemy odpowiednie miejsce, odpowiednich ludzi, którzy o nas zadbają, odpowiednie matki, które będą, poczu poczują się, prawda, matkami, prawda, też przy okazji. A my tymczasem, niestety, ale znowu dokończyliśmy żywota, ale przeżyłem 15 lat, bo urodziłem się od razu dorosłym człowiekiem. Świetnie. I znowu samotna matka. Tym razem nie mam w ogóle szczęścia do... do yy, Trafiania na miejsca, gdzie ktokolwiek ma jakąkolwiek farma, jak ma, to kompletnie nie chce się mną zająć, ponieważ jest samotnikiem, tak? Także do widzenia. Idziemy szukać lepszego, większego szczęścia. No, może tym razem. Dzień dobry. Tu widać, że jakiś jest początek. Mamy tu już jakieś, jakieś szczątki cywilizacji. Mamy nawet studnie. Pierwszy raz widzę studnie. Wow shallow clay bowl shallow well bowl of water czyli stały dostęp wody ej to jest coś nowego food dziękuję Ogólnie to im mniej się ruszam tym mniej tracę e, oczywiście ruch też powoduje że tracę mniej no to mówiłem tak że bardziej staje się głodny, jak się ruszam ale z drugiej strony matka musi mnie karmić Także karm mnie matko O nakarmiłam, ale ja nie było animacji dobra jest animacja Także widzicie, już mamy jakieś tutaj, o tutaj można zbierać wodę. To jest fajne. Ciekawe, czy shallow well może oznaczać, że to jest płytkie. Ja jestem ciekaw. To jest, to jest już coś nowego. Tego jeszcze nie wiedziałem, dlatego eksplorując ten świat co jakiś czas na przykład, można zobaczyć, jaki jest upgrade cywilizacyjny. I to mnie najbardziej w tej grze ciekawi. Żeby co jakiś czas zaglądać i sprawdzać, jak idzie ludziom e, tworzenie cywilizacji. Bo na razie... To jedyne, co widzę, że skupiają się wszyscy mieszkańcy różnych cywilizacji, to przede wszystkim te cholerne marchewki. Albo jakieś tam czasami... Coś się nie odświeża. Halo? Coś coś rzeczywiście mocno nie działa tutaj. Jakiś... Aha! No i nawet nie sprawdzimy, o co chodziło z studnią, ponieważ nas... Zabiło. Matka niby nas brała na ręce, ale to nie powodowało, że jesteśmy... Że... Może ona też nie miała już mleka? Nie wiem. Nie wiem, co się stało. Pierwszy raz spotykam się z taką sytuacją. A już mogliśmy sprawdzić, jak to działa. Jak, co, co z tą studnią i w ogóle. A teraz możemy powiedzieć tylko, well, well, well. I grać dalej. A tu znowu samotna matka. Która średnio sobie poradzi raczej z życiem. Do zobaczenia, matko. O, koszyki będziesz robić, widzę. Bo z takich dwóch rzeczy można zrobić koszyki. Ło, tu jest mnóstwo rzeczy przygotowanych do zrobienia koszyka. Ło, rzeczywiście, naścinałaś tego. Kobieto. No. Także, jestem ciekawy, czy trafię kiedyś do jakiejś cywilizacji, która ma już jakieś domy, bo może jakieś ściany powstaną pierwsze? Widziałem to na gameplayach, więc trzeba mieć tego szczęście, żeby na to trafić. Teraz sobie tak biegam, jako niezła blondaska i powiem szczerze, trafiłam... Trafiłam na jakieś szczątki cywilizacji, zobaczcie, tutaj coś... Coś tutaj było starane, coś tu się ludzie starali zrobić, ale jak widzicie, skończyli marnie. Mamy nawet piec tutaj, tak? Hm. Huh. Okej, okay, mogę sobie to zjeść? Cooked rabbit. Ok, zjedliśmy, zjedliśmy królika, zostały tylko po nim kości. E, więc, no i teraz moglibyśmy sami rozpocząć jakąś nową cywilizację. Rabbit bone, flint chip lub rabbit bone, bone needle. Aaa, i tylko można zrobić igłę. Jak znajdziemy flint chip, sharp stone, stone, sharp stone... Y Coś, tu jest chyba flint chip. Dobra, może uda mi się pokazać trochę craftingu w tym przypadku, w tym przebiegu, gdzie za chwilę i tak będą pewnie wystrzeliwać w nas, wystrzeliwać w nas dzieciaki. Także mamy bone needle, potrzebujemy thread, żeby mieć needle and thread, które będzie nam potrzebne pewnie do szycia, tak? Clay bowl, bowel, bowel. No i teraz tak, gdzieś tutaj widziałem, że chyba były jeszcze jakieś, o, możemy na razie zbierać jagódki. Zawsze coś. Dobra. Tu mamy co? Cooked rabbit. O, oh, to byli sobie ugotowane nawet króliki. Także tutaj coś wyszło. Teraz pytanie. Kinlick plus adobe kiln to jest wood filled with adobe kiln, albo bellows plus adobe kiln. Nie mam pojęcia jak. Long straight shaft. Two shafts. Ok. To można coś z tego robić. Club seal, short shaft, sharp stone, short shaft. Tak, widzicie? Czyli tutaj można już analizować rzeczy, które można zrobić. I z tego pewnie będzie można budować coś, tak? Tylko zobaczcie, tu każda, każdy przedmiot z innym przedmiotem może otworzyć inny jeszcze przedmiot. Także sami widzicie, że e, tutaj jest dużo, dużo, dużo czasu można by spędzić na analizowaniu i zapamiętywaniu tej niesamowitej liczby przepisów, tak? Więc zakładam, że po jakimś czasie cywilizacja będzie już tak rozwinięta, że wszędzie będziemy widzieli na przykład, nie wiem... A zobaczmy, co możemy w ogóle z tym zrobić, No to mam znowu, ok, że może na przykład zobaczymy już gdzieś jakieś, bo to jest na razie epoka kamienia, może kiedyś do, do, dotrzemy do epoki brązu, tak? Background rabbit bone, okej. Okay. Rabbit bone, small trash pit with stakes, nothing. Rabbit bone, smash trash pit, nothing, czyli w sumie nie jest nam, nam potrzebne raczej. Mamy igłę, ale no jak, jak zrobić w takim wypadku... No nie wiem, jakoś na pewno da się zrobić jakąś linę. Widziałam, że ludzie to robią. Oni się już znają, bo że trzeba poczytać wiki albo coś w tym stylu. O, proszę bardzo. A tutaj w pułapkę zapał się kolejny królik. Tak? I mamy, proszę bardzo, martwego królika. O, i teraz możemy na przykład... A bo tu całkiem nieźle szło im. Cokolwiek tu robili, to zobaczcie, że nieźle im szło. Bo udało im się, proszę bardzo, łapać króliki. Więc ciekaw, możemy zastawiać pułapkę na królika. Tylko z życiem, właśnie z tym jedzeniem tak słabo. Okej, okay. może tutaj się zrobić się królik. Mamy no, do, umarłego nieżywego królika, którego moglibyśmy coś z nimi zrobić. Flint chip. Ok, możemy zaraz zobaczyć, co nam się uda tutaj nauczyć robić. A może byśmy coś zjedli. Halo. Halo, blondy, jemy. Hapu, hapu. Dobra, pożyjemy jeszcze chwilę. Chcemy być mnóstwo kości. Zjemy sobie marchewkę Ale za chwilę może nam się skończyć jedzenie Tutaj zostawili jedzenie na przyszłe pokolenia Ale ja przyjdę, wszystko zjem i, i tyle I tyle widzieli Tu mamy jeszcze berybusza w razie czego Dobra, czyli co, weźmiemy sobie Flint Chip To jest chyba Flint Chip Sharp Stone, nie, Flint Chip to było tutaj O, ok. I to plus, gdzie ja tego królika rzuciłem? Tu, zobaczymy coś się z tego Na pewno będzie jakaś skóra z niego Proszę bardzo Mamy skórę, możemy zostawić Mamy rabbit fur plus rabbit fur, to jest tu rabbit fur, świetnie. Tutaj mamy tego mnóstwo. Proszę bardzo, ok. A co możemy jeszcze z tym zrobić? Sprawdźmy, rabbit fur plus flint chip, four pieces of cut rabbit fur. Free eee, rabbit furs, widzicie, możemy to dzielić na mniejsze części. O Boże, dziecko wyleciało. Rabbit fur plus 3 rabbit furs, rabbit fur Lincoln, Needle and thread, widzicie, tylko potrzebuję rzeczy. Potrzebowałbym rzeczy do szycia. Pełnych rzeczy do szycia. Także widzicie, dzieciak w ogóle uciekł. Ale o mnie całkowicie. Powiem szczerze, że nie jestem, nie jestem, nie jestem zły. Bo ja tutaj bardziej, Rzeczywiście chciałbym się skupić na nauce trochę. Albo pokazaniu wam rzeczy, które tu można robić. Jakiś crafting podstawowy. Ale tak jak mówię, to wszystko sprowadza się mimo wszystko do bardzo podstawowych rzeczy, które będziemy wykonywać... O, charcoal pile. Okej. Okay. To będziemy wykonywać po prostu jeden za drugim. Także yy, i cały czas będziemy jakby burnt goose spalona, będziemy cały czas powtarzać te same czynności, dopóki nasza cywilizacja się nie rozwinie, albo nie trafimy gdzieś, gdzie ona rzeczywiście będzie rozwinięta. Także to jest pewien minus tej gry, ale rzeczywiście gracze tutaj, którzy mają przede wszystkim wydaje mi się, że czas i chęci poznawać tę gry bardziej, będą te gry pchać do przodu. Cywilizacje będą pchać do przodu. Także wydaje mi się, że to na, tym, na tym to wszystko polega na przykład teraz, zobaczcie, wziąłem sobie Sharp Stone do ręki, znalazłem kawałek gałęzi I teraz udało mi się zrobić jakąś belkę Long Straight Shaft, tak? A to widzieliśmy, Rope plus Long Straight Shaft daje nam coś, tylko że na razie Z tego drewna nie mamy pojęcia co robić. tutaj w ogóle coś, coś leży Pine Needles, co ja w ogóle wziąłem? Pine Needles Hmm Pine Panel, cokolwiek to jest Tutaj to nic nam nie daje, czyli Fine needles plus netted wooden frame coś nam tam daje. Czyli widzicie, to po prostu. Trzeba by jakoś po prostu poeksperymentować, nawet nawet poświęcić kilka takich, kilka takich przebiegów właśnie osobom dorosłym, żeby posprawdzać jakie są możliwości. Ale tutaj mamy, zobaczcie Stone Hatchet. I to jest ciekawe, bo Stone Hatchet. Nie wiem, czy coś to zmieni. Tak, proszę bardzo, coś nam się udało tu uzyskać. Kindling. O, Kindling plus Adobe Oven Woodfield. okej okay. dobra, zobaczmy, co to, co to zrobi. Mamy. Patrzcie. Mamy coś takiego. I teraz. No siema, ale teraz. No i dzieciak mi pisze w tym akwim Jak to rozpalić? Jak spowodować, żeby tutaj był ogień? Powiem szczerze, że nie za bardzo chciałbym się teraz z Tobą zajmować, kochane dziecko. O, ktoś tu przybył. Hi. How to make fire? Może wie i nauczy nas, jak robić ogień. I don't know. O, świetnie. To bardzo pomocne było. Dziękuję Ci bardzo. Ale teraz może się okazać, że spotkaliśmy kogoś, kto może nam pomóc po prostu y, przeżyć. Może razem z nami rozbudować tę farmę na przykład, tak? Boże teraz Sharp Stone plus to dało nam. Co to jest? Short Shaft. To mi daje nam jakieś patyki albo coś w tym stylu. Także no, ciekawe jest to. Tu możemy co zebrać. Maple Tree daje nam. O, leaf plus ember shaft, ember leaf. Ok. Leaf plus. nic, nic. Crown Blank with leaf. Ok, ale liść plus ember shaft daje nam ember leaf. To może znaczyć, że to jest. To może to chodzi o to, że ten liść będzie płonął na przykład. No, nikt mi jeszcze w tej grze nie nauczył. Nikt mnie w tej grze jeszcze nie nauczył. O, proszę bardzo, steaks. Nikt mi nie nauczył jeszcze w tej grze robić takich skomplikowanych rzeczy jak ogień. Przestań stać. O, zaraz giniemy. Zaraz giniemy, zaraz będzie po nas. O, zdążyłem gdzieś na szczęście. Ale nie wiem, że mój dzieciak zaraz nie, nie, wy, nie wykituje. Wiem, że jesteś głodny. Już cię biorę. Proszę bardzo. Ok, teraz jesteś. Teraz możesz już na, na własną rękę żyć. Proszę bardzo. Ja się stąd ulatniam. A zazwyczaj, o proszę bardzo, needle and thread, patrzcie, tu była igła i nici. O, igła i nici plus to może nam coś da. Patrzcie, Rabbit Full Head. Po raz pierwszy, moi drodzy, zrobiliśmy sobie teraz czapkę. <grym> Okej, okay, ale teraz zobaczcie, że to się marnuje, został tylko bone needle. No tak, no bo nitkę skorzystaliśmy z nitki. Zaraz tylko pytanie, jak zrobić nitkę? No matko, kolejny dzieciak. Jak zrobić nic? Dobre pytanie, prawda? Dlatego w ten sposób możemy tę grę po prostu poznawać. Ale wydaje mi się, że ja teraz popróbuję. Popróbuję się porespić. Sorry bardzo, ale ja idę idę po prostu przed siebie. Zobaczymy, co przyniesie mi życie. W sumie nic mi nie przyniesie, bo zaraz zginę. Więc po prostu spróbuję w następnym razem... O, proszę bardzo! Coś innego. O! Cały ciuch! Patrzcie, ile tutaj ciuchów znajdziemy. Szkoda, że nie ma jedzenia, bo byśmy nawet prze... Może poprowadzić. O, plecak! Mamy plecak! O, rany, jakieś jedzenie? Czy tu jest jedzenie? Nie. Ale jakieś żarcie by się przydało, halo, bo tu widzę, że cała cywilizacja znowu wymarła. Żarcie. O, żebym jeszcze chwilę pożył tu, halo. <grym> żarcie! Nie, no tam było tylko surowe mięso. Surowego mięsa nie mogę jeść. A, kurczę, teraz się okazało, że znalazłem fajne miejsce do testowania, treningu, ale niestety, zdedłem. Gdybyście się na przykład zastanawiali, jak zrobić e, coś z kamienia. Na przykład z kamienia, bierz sharp stone. Jak zrobić sharp stone, który służy głównie jako taki kamyk, który pozwala nam w sumie przede wszystkim ciąć w bardzo podstawowy sposób? To gdzieś tutaj musimy znaleźć duży kamień. O, tu jest duży kamień. Bierzemy zwykły kamień, odbijamy o duży kamień i mamy sharp stone, tak? Który nam pozwala na przykład wydobywać też nasionkę. Moglibyśmy na przykład wziąć nasionko tego I tutaj też coś z tego by wyszło, tak? Tu oczywiście da się samemu przeżyć Da się samemu założyć jakąś podstawową kolonię To wszystko jest jak najbardziej możliwe Tylko z czasem trzeba się po prostu tego nauczyć Także ja tu mam na razie tylko jedno miejsce Które pozwoli mi zdobyć trochę yy, Pożywienia Ale właśnie, chciałem jeszcze pokazać wam coś takiego jak Home marker, bo czasami mamy napisane Home, prawda? A tu mamy na przykład home marker Tak O, chyba wyplułem z siebie dzieciaka Siema yy. No właśnie, home marker co to daje? Home marker plus sharp stone to skewer. Ok, to można coś jeszcze zmienić, bo tutaj, jakby to mogłoby pokazywać nam, że jest dom. Nie wiem na jest zasadzie to pokazuje, że nie, nie wiem, kiedy ten home marker faktycznie oznacza, że będzie to traktowane jako dom, bo na razie, jak sobie gdzieś pójdę, to nie pokazuje mi, gdzie jest dom. Więc nie wiem od czego to zależy, kiedy zaczyna pokazywać mi, że jest dom. Sorry, młody, ale to za bardzo nie mamy szans przeżyć razem. Ja wiem, że to jest straszne, ale... Chłopie, tutaj nie ma w ogóle jedzenia. Tak? I sam jestem głodny. Gdzieś zgubiłem w ogóle swój krzaczek z jedzeniem. Gdzieś on tu był. O, jest. Super. Więc jak ja nie będę miał jedzenia, to i ty, mi nie dam jedzenia, tak? Ale zobaczcie, co tutaj trafiłem. Tutaj znaleźliśmy... handcart I teraz znaleźliśmy miejsce, w którym... Good! Nawet dzieciak mówi, że good. Znaleźliśmy fajne miejsce. A przynajmniej fajny przedmiot, O, czyli tu była jakaś farma. Patrzcie, wystarczyło poeksplorować trochę. Znalazłem coś, co może być całkiem dobrym początkiem. Całkiem dobrym początkiem, więc może gdybyśmy razem z tym dzieckiem tutaj trochę pożyli, może byłoby niegłupio. Mogę sobie wreszcie założyć. O, no wreszcie nie wyglądam jak kobieta roznegliżowana w, ca... W, ca... w całości. Co my tu mamy jeszcze? Clay plate. Mamy nawet ballows, be które pozwali może rozpalać ogień jakoś. Mamy młotek. W tym miejscu sporo rzeczy żeśmy znaleźli, to jest całkiem niegłupie miejsce, żeby kontynuować czyjeś dzieło, właśnie na tym to polega, kontynuujemy czyjeś dzieło, możemy nawet zacząć sadzić marchewki. Water, tak potrzebujemy wody, no ale jak widzicie tutaj można by zebrać marchewki. O, jak on wydorośleje to możemy w sumie nawet poprowadzić dalej tę całą rozgrywkę, to całkiem nie, nie będzie to głupie. Znalazłem miskę z wodą, więc teraz miskę z wodą użyję tutaj i proszę bardzo, wet planted carrot. Możemy teraz w sumie zbierać wodę stąd. Proszę bardzo. I też możemy podlewać dalej, tak? No oczywiście. No już cię biorę, już cię biorę. Możemy wziąć wtedy tutaj, proszę bardzo, główkę. I posadzimy. No ona starcza na dwa. Taka jednak, z takiej jednej główki mogą dwie grządki, e, dwie grządki być napełnione. Zapełnione tymi karotami, tak? O! No w końcu zaczął. W końcu już może zdziałać, że widzicie dorósł, więc odchowałem swojego syna. Mogę go cały czas jeszcze karmić. To też mi zabiera trochę jedzenia. Co? Don't? Drain. Don't drain pond. Tak. Lepiej nie zrobić tak, żeby. Lecz lepiej nie wysuszać jeziorka, bo wtedy jesteśmy już skazani na porażkę całkowitą, tak? Trzeba znaleźć miejsce, gdzie będziemy mogli zebrać wodę, tak? Tylko. Chwilowo nie wiem, czy akurat dwie osoby to jest odpowiednia liczba. Może tak, może nie. Ale z tego może coś wyjść. Proszę bardzo, tutaj znaleźliśmy miejsce, gdzie już zaczęli zbierać... Ee... O, proszę bardzo, ktoś tu przybył. A nie, to on pozbierał wszystkie rzeczy, tak? Który ja mogłem założyć, to on za założył. I teraz gania z plecakiem, skubaniec. Spryciarz. Dużo mamy też... Dużo mamy też tutaj... O, muszę zacząć jeść. O, o. Jeszcze jeden... No, to za dużo, niestety. Powiem szczerze, że to jest za dużo, niestety. Wolę odchować jednego. Nie damy radę sobie z tak dużą liczbą dzieciaków. Sorry. Także cóż. Ten będzie miał szczęście, ten nie za bardzo. Co przyniosłeś? Clay Bowl. Ok, widać, że ten wie, co robi. How to make fire. Może mnie nauczysz. Tylko trzeba go zdobyć, znaleźć. Kurcz, by nie uciekał. No dobra, mój nowy syn. Ten syn, którego tu staram się odchować, powiedział, że umie robić ognisko. Umie, umie tworzyć ogień. Także może nas nauczy, jak to się robi. Niech tylko dorośnie, dlatego staram się go tutaj. jakby. Dry Planted Carrot. No właśnie. Staram się go tu odchować. Zobaczymy, może z tego coś wyjdzie. O, już jest samodzielny. Już jest samodzielny, dobra. To teraz pytanie brzmi, czy mnie nauczy. Tinder. Ok, rzucił na razie Tinder. Możemy go oczywiście też przy okazji uczyć O, proszę zobaczcie, home marker powstał On teraz wziął, przyczepił home marker Także sami widzicie, odkryliśmy po prostu jakieś miejsce Które stało się naszą kolonią Odchowałem sobie dwóch synów, odchowałam sobie dwóch synów I teraz oboje Działają Okej, okay, zrobił U-shaft Chodź, nakarmię cię Dobra O, dzięki, mogę go karmić, dalej nie musi jeść Co? Wrong branch. Ok, czyli znalazł, znalazł złą, złą gałąź, czyli gałąź plus Tinder. Co musi, coś znaczymy. Ember Leaf plus Tinder, smoldering Tinder. Ok, czyli musimy znaleźć, może znajdziemy tutaj. Jakieś drzewo wypluwa z siebie. Yy, widzieliśmy zresztą listki. Może nauczymy się robić. No, nauczymy się robić. Tam będziemy mogli zrobić food. Dobra, już, 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 stój, stój. Ok. Może nauczymy się robić ogień. O Boże kolejny, nie! Za dużo ich. Dobra, mamy marchewki. Można pozbierać marchewki, więc już jest, już jest bezpieczniej. gdzie mogli pozbierać te marchewki. Przez co, będziemy mieli zapas marchewek. To już jest elo. Tamten pewnie będzie jeździł. Coś, coś tutaj robisz. Widzę. You shaft, food. Proszę bardzo, masz. Możesz tam sam jeść. You can eat, eat alone. Możesz sam jeść, nie muszę cię w ogóle karmić. Leaf. Dobra, potrzebujemy. Potrzebujemy tego liścia. No proszę bardzo, zrobił kindling. Ale cały czas brakuje mu jeszcze liścia, żeby mu co rozpalić ogień. Look, okej, okay, dobra, uczy nas. Look, okej, okay, show me. Co on tutaj zrobił? Ember leaf, okej, okay, zaczyna się tutaj palić, widzę. Where is? Co jest gdzie? Where is crap? Co? Long string shaft. Tak jakby, jakby prawie mu się udało ten ogień wznieść tu, ale nie do końca jeszcze zauważyliśmy, jak on to zrobił. Ok, coś znalazł. Co my tu mamy? Tinder. Ok. Czyli co? Co on tutaj bierze? Bierze to, a rozpala ogień, dorzuca. No, chyba mu nie wyszło. Okej, okay. Aha! Ciekawe! Wow! Świetnie, nauczyliśmy się robić ogień. Long straight, straight shaft plus Fire Firebrand. Potrzebujemy przede wszystkim wody, ale widzicie, tutaj wody się już bardzo mało jest ogólnie, więc nie możemy stąd wziąć wody. Trzeba będzie wodę znaleźć w innym miejscu. Zobaczcie, on porobił dużo koszyków. Czyli to, co jest tutaj, firewood drill. Tyle, że z tego możemy potem zrobić łuk, to to też pomaga nam rozpalać. W tym miejscu ogień. Bierzemy liść i w ten sposób powstaje ognisko. A przy ognisku, gdzie jest cieplej, wolniej nam spada. E, wolniej głód się rozwija, tak? Nie zdążyliśmy niestety ogień już zgasł. Ale zdążył zrobić Cooked rabbit. Ok. widzę, że gość ogarnia grę. Skewer. Skewer łatwo zrobić, bo wiadomo, że to trzeba wziąć gałąź, gałąź rozbić i tak dalej. Mamy też pułapkę. Dobra, mamy pułapkę, ale właśnie okazało się, że mamy Hot Coals. Kindling plus Hot Coals to się Fire. Potrzebujemy Kindling. A Kindling robiło się z jakiejś gałęzi, z tego co pamiętam, ale on chyba już ogarnia, co tu trzeba zrobić. Okej. Okay. Chyba ogarnia, tak. Co on tutaj będzie robił? Small Curved Branch. O moi drodzy, chyba nasz czas tutaj się kończy, jednak. Nie mamy już w ogóle jedzenia. A przynajmniej ja nie widzę żadnego. Także to było chyba na tyle. Niestety. Mój czas dobiegł końca, ale dzięki temu nauczyliśmy się trochę nowych rzeczy. Nauczyliśmy się mniej więcej, jak robi się ogień. Trzeba tylko zapamiętać i samemu potestować, popróbować jak to robić. Wiemy mniej więcej już jak sobie nawet móc niektóre rzeczy przygotować z kamienia i samego drewna, więc to już jest jakiś plus, więc każda rozgrywka jak widzicie, traficie na kogoś, kto im opowie co zrobić i dzięki temu rozwijacie swoje, swoją wiedzę na temat gry. Powoduje, że ten produkt jest naprawdę ciekawy. Więc ja do tego będę jeszcze co jakiś czas zaglądał, jestem ciekaw, jak to wszystko będzie się zmieniać. Niestety nie udało nam się zobaczyć czegoś więcej, ale fajnie jest, jeżeli urodzi się dzieciak, który umie. <gry> który, jak widzicie, daje radę. I to fajną historię stworzyliśmy. Gdzieś tutaj biegłam sobie po prairie, e, znalazłam jakieś miejsce, które zostało całkowicie opuszczone. Potem odchowałam dwójkę dzieci i oni starali się e, jakby przywrócić do świetności całe tutaj całe tutaj te małą cywilizację, chociaż nie zadbali o wodę, przez co nie mieliśmy marchewek, przez co wszyscy żeśmy deadli ze mną, czyli główną ich matką, nie zadbali o matkę i matka umarła. Także fajni, fajni synowie, prawda? Czy tam fajne córki? Także, moi drodzy, to było na tyle. Jak wam się podobało, zostawcie lajka, like, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Ja jeszcze do gry będę wracał co jakiś czas, także jak macie jakieś wskazówki kolejne, dawajcie znaka w komentarzach. Ja być może jeszcze trochę się w tej grze rozeznam i będę wiedział więcej. Może przygotuję dla Was już jakieś pierwsze no nowinki w następnym odcinku, może czegoś się po prostu nauczę i wtedy będzie ciekawi. Na pewno odcinku. Dzięki bardzo, wielka Piona do zobaczenia. Cześć!